Smakowita tradycja związana z wyjątkową okazją, Narodowym Świętem Niepodległości. Kujawsko-pomorska gęsina na Świętego Marcina łączy rodziny przy stole i mieszkańców regionu. To nowe kulinarne spoiwo rodzinnego świętowania, niezależnie od wieku, korzeni i zasobu portfela. Boże ptaszo! Bo gęś na Świętego Marcina dzięki regionalnej kampanii można było otrzymać za darmo. Super akcja, tym bardziej, że no... Moim zdaniem gęś nie jest jeszcze popularna w Polsce. Kiedyś, z tego co czytałem, była popularna no, w kręgach takich no, bardziej arystokratycznych, a to, że można ją dostać w ramach akcji, no, na pewno to propaguje takie posiłki jak właśnie gęś. Dowiedziałem się z internetu, w jaki sposób można przyrządzić i postanowiłem spróbować. Ja jestem zwolennikiem takich tradycyjnych przepisów. Jak gotuję, to też raczej tradycyjnie. To stosuję na ogół. No, jak robię kaszę gryczaną z grzybami, to zawsze, żeby ta kasza jednak troszkę przeszła tym aromatem grzybowym, jakby no, została bardziej podkreślona, no, to zawsze wykorzystuję. No, w kuchni nic nie powinno się marnować. Tu jest kasza gryczana. I my nadziejemy gąskę, właśnie głównym składnikiem tego farszu będzie kasza gryczana. Wiesz, jak najlepiej gotować kaszę? Nie. Kaszę najlepiej gotować w trzykrotnie większej ilości wody, niż dodamy kaszy, tak? Tak. Pisałem w wyszukiwarce farsz do gęsiny, jak zrobić. No tam już wszystkiego się dowiedziałem, no, że gęś trzeba natrzeć. Dlaczego gęś o tej porze roku najlepiej smakuje? Ta waga. Też nie spodziewałem się. No, myślałem, że ptactwo to jest raczej takie no, lżejsze. Tym bardziej, że w szkole zawsze uczyli, że to puste kości musi latać i takie rzeczy. A tu okazało się, że to całkiem sporo waży. O, dziękuję bardzo. Dziękuję, ale z ciebie prawdziwy pomocnik. W tej rodzinie gotują mężczyźni. Gotuje syn, gotował kiedyś mój mąż. Gotuje wnuk, bardzo dobrze gotuje wnuk. Ma dopiero 17 lat, ale super gotuje. Naprawdę. Jest tutaj mały, nawet nam pomaga w gotowaniu. Kobiety pracują, mężczyźni gotują. No, idzie gąska. Ale opalona. A jaki zapach? Chyba długo trwało. Sądząc po tym, że wszystko zostało zjedzone, wydaje mi się, że smakowało. Mi osobiście smakowało, nie spodziewałem się takiego smaku. Gęsina to jest mięso bardzo smaczne, jest chude mięso. No i przede wszystkim sposób przygotowania to jest po prostu sama przyjemność. Na pewno powtórzę takie pieczenie gęsi. Może spróbuję z innym farszem, może poszukam gdzieś jakichś innych sposobów, ale na pewno gęsina jeszcze nie raz zagości na naszym stole. Ten stół jest jednak tym miejscem, który jakby łączy rodziny, tak? Jak na tym stole stoi jeszcze jakaś fajna potrawa, typu gęś na przykład, to tym bardziej to zachęca, żeby później się spotykać, rozmawiać o tym między sobą, wymieniać doświadczenia.